wysoki pressing rekordzistów. Udało się przełożyć. Ależ gol, ależ trafienie! I tak zdobywa się gola numer 200! Artur Popławski! Czasem te gole numer 200, 200 czy nawet 300, bo takie też padały, są takie zwyczajne. No ten był niezwykły. Taki sposób zdobycia gola numer 200 w Ekstraklasie mógłby myśleć w całej lidze tylko jeden człowiek. Popławski. No, jakbym powiedział, że chciałem właśnie tak, no to było kłamstwo. Nie, no po prostu piłka takiej dziwnej paraboli dostała. Chciałem strzelić na bramkę, ale akurat wyszło tak, no, można powiedzieć, fenomenalnie. Widziałem tylko, że zawodnik skakał do piłki i ona go przelobowała. No cieszę się z tego. Zawsze będę pamiętał tą bramkę, bo jednak 200, jakbym strzelił na pustą bramkę, no to taka sama każda bramka. Wiadomo, że nie wszystkie takie strzeliłem, ale akurat ta 200 była z przytupem. Mniej lub bardziej ważne bramki spośród tych 200. Ciężko powiedzieć, no faktycznie 200 to jest dużo bramek. Kiedyś przychodząc do rekordu miałem też jakieś swoje marzenia, miałem marzenia medalu, wszystkiego. Gdzieś tam od jakiegoś czasu miałem właśnie to marzenie strzelić tę 200 bramkę. Taką jedną ciężko powiedzieć. Kiedyś pamiętam, że na gatcie strzeliłem taką ważną na 3-2 z Woleja, gdzie wtedy rekord z gatą walczyli o te mistrzostwa Polski. My akurat wygrywaliśmy seryjnie i zapadła mi ona bardzo, bardzo gdzieś tam w głowie, bo pamiętam, że przegrywaliśmy 2-0, potem było 2-2 i ja strzeliłem w końcówce na 3-2 i wtedy powiększyliśmy swoją przewagę i byliśmy bardzo blisko Mistrzostwa Polski i zdobyliśmy je i utkwiła mi bardzo w pamięci. Ile sezonów pracowałeś na tych 200 trafień? No, 12 sezon w rekordzie, jeden sezon grałem w Clearexie, gdzie zdobyłem 8 bramek, także średnia niezła, także dla mnie najważniejsze jest to, że wiadomo, że rozlicza się mnie z defensywy, ale gdzieś te bramki są i ja się z tego cieszę. Wiadomo, że już nie strzelam tak jak 5-6 sezonów temu po 20-30 bramek, ale dalej jestem skuteczny. Najważniejsze jest to, żeby omijały mnie kontuzje. Ja się czuję bardzo dobrze fizycznie, trenuję wszystkie treningi. Nie wiem, czy opuściłem od 4 lat, od 5, może nawet chwilę, chyba 3 treningi opuściłem na początku sezonu, bo tam miałem problemy z okiem, ale tak, czuję się dobrze fizycznie i mam nadzieję, że będzie tak najdłużej. No to pozostaje już tylko życzyć po pierwsze zdrowia, a po drugie medalu takiego koloru, jakiego herb masz na swojej koszulce. Dziękuję bardzo.